w istebnej aniołówce miał swoje miejsce na ziemi. Tutaj się urodził, żył, tworzył i zmarł. Jan Wałach, grafik, malarz, rzeźbiarz, mistrz drzeworytu Górel z Beskidu Śląskiego. Jan Wałach tworzył w swojej pracowni w Istebnej, w miejscu, które można nazwać świątynią sztuki. W tym roku mija 100 lat od jej wybudowania, a obecnie mieści się tam Muzeum Jana Wałacha. Tym muzycznym akcentem witamy Państwa prosto z Muzeum Pracowni Jana Wałacha. Moim i Państwa gościem jest Zbigniew Wałach, muzyk, artysta, instrumentalista, ale przede wszystkim wnuk Jana Wałacha. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. No wnuk, który wychował się przy dziadku, wychował się bardzo blisko, byłem wnukiem, który najbliżej dziadka tutaj, ojciec zbudował dom rodzinny. Miałem 18 lat, jak dziadek zmarł, czyli właściwie można powiedzieć całe dzieciństwo, już do prawie dorosłości spędzałem tutaj i właściwie mam w pamięci tak bardzo żywo ten czas, kiedy dziadek malował, kiedy się go tu odwiedzało, kiedy po pracy siadaliśmy i rysowaliśmy, kiedy opowiadał bajki, kiedy opowiadał o tych ludziach, którzy tutaj są. Na ścianach wiszą górale, poczet górali, tablice, górale malowani węglem, urodzeni w latach 850. Także taka zamierzchła przeszłość. No właśnie, to jak pan wspomina właśnie tego swojego dziadka? Co panu szczególnie utkwiło w pamięci właśnie z tych czasów? Dziadek był bardzo takim konsekwentnym i pracowitym artystą. On tutaj codziennie po śniadaniu przychodził do pracowni. Wychodził tylko na obiad, wracał i przychodził na kolację. I ten czas był dla niego takim czasem pracy, każdy dzień miał jakoś zaplanowany. W twórczości dziadka jest potężny dorobek, jest około 12 tysięcy akwareli, również tyle obrazów olejnych, deski drzeworytowe, bardzo dużo prac wykonywanych było na zamówienia do kościołów. Miał bardzo dużo zleceń i zamówień, czyli też niezbyt dobrze było przeszkadzać mu w trakcie pracy. Czas z dziadkiem był właśnie pod koniec dnia, kiedy już kończył tutaj pracę. Wtedy często właśnie bywałem tu w pracowni. I nawet w tej wystawie, którą tutaj widzimy, z zaplecza powyciągałem parę obrazów, które zapamiętałem z dzieciństwa, przy których zawsze się dziadek zatrzymywał. Stąd też u pana taka pasja, takie zainteresowanie sztuką, właśnie przez dziadka, pan to tak przejął? Myślę, że w ogóle to, że dziadek był takim, miał taki wolny zawód jako artysta, gdzie jego praktycznie zakładem pracy, czy była jego własna pracownia, dysponował jakby swoim czasem, wykorzystywał oczywiście ten czas, tworzyło taką atmosferę takiego luzu, nie było takiego pędu jak u znajomych kolegów, że to dziadkowie, ojcowie lecieli na 6 rano, bo już przewóz, bo już trzeba było niektórzy na kopalnię, niektórzy do kuźni ustroń, niektórzy do, że tak powiem, zakłady budowlane, wszystkie firmy, wszystko się budziło rano z wielkim pędem.
A tutaj było spokojnie. Tutaj było bardzo spokojnie. No i myślę, że dziadek też miał tą rolę taką, że uwrażliwiał mnie na obserwacje. Obserwowaliśmy chmury, obserwowaliśmy pogodę, no, zabierał mnie czasami na plenery malarskie. Także już jak gdyby od młodych lat byłem jak gdyby troszkę na innym torze, szedłem troszkę innym torem. A muzyka mnie rzeczywiście kiedyś zawołała tak bardzo konkretnie, czyli spotkałem swojego mistrza, którym się zafascynowałem, bo już początki były tutaj. No właśnie. Dziadek grał na instrumentach, ojciec grał, stryjowie grali na instrumentach. Czyli muzyka zawsze była bardzo szanowana i ona tutaj była żywa, czy przy kolędach, czy przy sobotnich wieczornych ogniskach, tu się muzykowało. Też przychodzili tutaj muzycy, których portretował. Także znaliśmy te postacie. To też były bardzo ciekawe sytuacje. Znajdujemy się w pracowni właśnie dziadka i ta pracownia w tym roku ma swój jubileusz, stulecie. Tak, dokładnie. W 1922 roku. Dziadek wrócił po studiach z Paryża. Ożenił się w 1912 roku, ale wybuchła pierwsza wojna światowa i jako poborowy musiał przejść całą batalię pierwszej wojny światowej. Więc wrócił dopiero w 18 roku. I od 18 roku do 22 jego pracownią był dom rodzinny, czyli w dużym pokoju góralskim wyciął takie bardzo duże okno, które tam do dzisiaj jest, bo ten stary rodzinny dom jest z 1850 roku. I cały czas jest. I cały czas jest, opiekujemy się, to jest nasz rodzinny dom. I w 1922 roku tutaj natchniony jakimś znakiem, bo tutaj gdzieś zobaczył ogień palący się. I taka opowieść w rodzinie jest, że zobaczył palący się ogień, widocznie mogło to być wyobraźnia, czy w jakiś sposób tutaj zainstalował się i zbudował tą pracownię i tutaj właśnie już było jego miejsce, tutaj była jego taka samotnia. Zresztą to chyba też był taki okres, że artyści właściwie w tym okresie, w którym on malował, lubieli takie odosobnienie, uciekali od centrów, tak samo jak w Zakopanem. Zresztą też ten czas Młodej Polski był, skupiał wiele artystów. Ludzie odkrywali góry, odkrywali piękno, zajmowali się... No tam szukali natchnienia właśnie. Żeby znaleźć to natchnienie, no to ważna była ta cisza, spokój. Ta cisza, ten spokój. Natomiast dziadek też świadomie chciał ocalić już odchodzącą góralszczyznę. Czuł się odpowiedzialny za nią, ponieważ tu się urodził, tu byli jego rodzice i widział, że świat się zmienia. Zresztą to widzimy, my to widzimy chyba jeszcze lepiej. Jak szybko nasza rzeczywistość, jak to wszystko, co jeszcze my pamiętamy, już teraz jest zupełnie inaczej. W tej chwili żyjemy w dobie internetów, żyjemy w sieci, prawda? A kiedyś ta piękna góralszczyzna, obrzędy, budownictwo, jeszcze za Austrii, kurne chaty, więc to już było bardzo zmieniający się świat. I on chciał go zatrzymać. Zatrzymać, uwiecznić. No właśnie, co tutaj się znajduje? Bo była to pracownia w tym samym miejscu, teraz tak. Jest muzeum. I jakie prace tutaj dziadka właśnie znajdziemy? No, przede wszystkim dziadek i pracował stacjonarnie, ale również też wychodził w góry, ponieważ interesowała go bardzo architektura jeszcze, która wówczas była, czyli drewniane chaty gątem kryte, piękne zabudowania, zresztą piękna stylistyczna architektura, no, która została jak gdyby po prostu zamieniana, czy rozbierano te domy, budowano już murowane. W latach międzywojennych, 20., sporządził właśnie taki poczet górali, 20 tablic, w każdej tablicy po 5 osób w wymiarze takim 1:1. Zacnych górali, jest tam pradziadek Jerzego Kukuczki, alpinisty, są tam znani muzycy, artyści, którzy jeszcze do dzisiaj pokolenia pamiętają, więc przede wszystkim portret. A najbardziej taką rozpoznawalną jakby pracą czy pracami to były drzeworyty. Dziadek miał przyjaciela, mecenasa sztuki, profesora Warchałowskiego z Warszawy, który miał willę w Wiśle i często bywał tutaj
Oni bardzo dużo razem współpracowali. Organizował Warchołowski wystawy, namawiał, żeby obrazy no, jechały do i Kraków, i Wilno, i Warszawa w zachęcie. Także bardzo dużo się działo w tym czasie. I Warchołowski namawia na Wacha na drzeworyt, ponieważ Skoczy Las tak bardzo mocno się zaznaczył drzeworytem. I okazuje się, że właśnie ten drzeworyt stał się jego takim orężem bardzo mocnym. Jan Wałach wykonał ponad 350 matryc drzeworytowych. I ten drzeworyt w czasie jego tutaj, że tak powiem, działalności był łatwiejszy do kupienia niż obraz, prawda? I bardzo dużo klientów tutaj zakupywało te drzeworyty i właściwie można powiedzieć, że gdybyśmy chcieli zapytać w kręgach oczywiście ludzi, którzy interesują się sztuką, to przede wszystkim drzeworyt jest najbardziej rozpoznawalny. Mhm. Ile tutaj jest prac w muzeum i czy to są wszystkie? No, pewnie nie. Pewnie nie. Jesteśmy filią Muzeum Cieszyńskiego, ponieważ córka Barbara po śmierci dziadka właśnie przejęła tutaj pieczę nad muzeum i praktycznie decydowała już można powiedzieć na łożu śmierci, żeby nie rozproszyć prac, żeby one pozostały, zdecydowała się na przekazanie do Muzeum w Cieszynie. Więc część prac jest w muzeum, część prac jest u nas. No i tak właśnie mamy taki kontrakt z muzeum, że zapewniałam nas, że te prace zostaną tutaj u nas w muzeum, bo przecież byłoby to bardzo dziwne, skoro Jan Wałach pracował i tworzył tutaj dla Istebnej, w Istebnej, gdybyśmy tu mieli puste ściany. I myślę, że tak też pozostanie. Mamy magazyny tutaj na górze, jest potężny. No właśnie, czyli nie wszystko tutaj jest nie wystawione. Wszystko. Jest jakaś część, którą chcieliśmy jak gdyby, też nie możemy jakoś przeładować, ale właśnie w związku teraz z stuleciem pracowni chcieliśmy właśnie na ten czas jubileuszowy zrobić jakąś nową wystawę, czyli pokazać troszkę inne wnętrze tej pracowni. Mhm. Taki najcenniejszy, najbardziej taki ważny, wartościowy obraz, dzieło. To znaczy można powiedzieć, że jest ich sporo takich obrazów, czy powiedzmy sobie rysunków. Dziadek nie wszystkie obrazy sprzedawał. On miał świadomość, że chciał, żeby zostały jego obrazy i tutaj w pracowni, więc na przykład jak komuś podobał się bardzo obraz i upierał się, żeby go kupić, to dziadek robił kopię. A te najbardziej takie udane, więc mam tutaj z tyłu, to możemy potem kamerą jakby pokazać parę tych obrazów, są obrazy z lat 30. Piękne obrazy jeszcze z szkoły zakopiańskiej, kiedy po gimnazjum w Cieszynie dziadek kończył Kenarówkę, czyli Szkołę Przemysłu Drzewnego w Zakopanem i po 2 latach został przeniesiony już na Akademię Krakowską. Wykonał piękny rysunek Bartusia Obrochty, który jest tutaj u nas w pracowni, który był przepustką na Akademię Krakowską. Są prace z Paryża, z Akademii des Beaux-Arts w Paryżu. Są prace ze studiów w Krakowie, z Akademii Krakowskiej. I są też wczesne rysunki matki, sióstr, braci 1912, 1918, czyli to są takie prace, które tutaj już pozostały w pracowni. I można powiedzieć, że to nie tylko jedna praca, ale też więcej prac. Tutaj mamy dyplom z roku 1937, gdzie właśnie na Światowej Wystawie w Paryżu Jan Wach zdobywa brązowy medal właśnie za grafikę. I jest tu właśnie też parę grafik, które wtedy też były oceniane. Także naprawdę muzeum no, posiada piękne zbiory, piękne prace. Oczywiście też myślimy, że w przyszłości ciągle myślimy o tym, żeby pozyskać również jeszcze jakieś środki właśnie przede wszystkim na konserwację obrazów, nie? Bo te obrazy, które są z lat 30., te obrazy, które są już rzeczywiście wiekowe, wymagają konserwacji. Pracownia nie zmieniła się wcale. Jest tutaj taka koza żeliwna, której dziadek palił codziennie, zimą, latem oczywiście jest ciepło.
Więc tak to wszystko właściwie pozostało. Czyli tak jak to było, tak jak było, tak jest. I 40 lat już prawie, ponad 40 lat po śmierci dziadka właściwie wszystko jest w nienaruszonym jakby stanie. I ktoś, kto przychodzi, wchodzi do pracowni, jak gdyby przenosi się w czasie. I oprócz tego mamy ten taki charakterystyczny zapach, ten, który ja kojarzę z dzieciństwa. Trochę farby, trochę terpentyny, a jeszcze do tego był dym z fajki, bo dziadek uwielbiał fajeczkę. I tutaj jak przychodziło się, jest taka zielona kotara, przez którą przechodziło się, bo jedne drzwi, drugie drzwi jest skrzypiące. Cały czas, jest kotara, cały czas. Tak, i ta zielona kotara, jak się odsłoniło, to wchodziło się w taki magiczny świat ciszy, dymu z fajki, takich dziwnych zapachów. Ja czasami też, żeby nie przeszkadzać, siadałem sobie jako moje dziecko na progu. Dziadek mi pozwolił być, ale nie być bardzo cichutko. Więc ta cisza długo nie trwała, ale też takie tego typu odwiedziny były. I jeśli chodzi o taką prywatność z dziadkiem, to rzeczywiście te pierwsze takie, pierwszy kontakt z malowaniem, z rysowaniem bardzo tak pedagogicznie, że tak powiem, podchodził. Uczyliśmy się proporcji. Tak. Uczyliśmy się proporcji. Pokazywał mi, jak malował w przestrzeni starą stodołę i wysokie świerki, pokazał mi, jak mierzyć. Popatrz, Bysiu, tutaj ołówek masz i zobacz, mierz sobie świerk, jest taki wysoki i zaznacz sobie na papierze, a teraz zobacz, ta stodoła, zmierz ją, o ile ona jest mniejsza od tego dużego drzewa. I już tak uczyliśmy się, żeby złapać przestrzeń we właściwych proporcjach. I miał taką cierpliwość. No, cieszę się z tego powodu teraz, że jako dorosły człowiek, właśnie wracając myślami do tego czasu, widzę, że naprawdę miał tą cierpliwość i tak i w muzykę też prowadził mnie, można powiedzieć, jako pierwszy. Bo ojciec muzykował na skrzypcach, skrzypce były w domu, ale dziadek mi pokazał, jakie ćwiczenia mam wykonywać, jak trzeba trzymać smyczek, jak usprawniać sobie paluszki, jakie ćwiczenia proste zrobić. Bo kiedyś w szkole przedwojennej oni wszyscy mieli obowiązek grania na instrumentach. Czyli taki dobry nauczyciel. Taki dobry nauczyciel. A teraz pan tutaj też przychodzi czasami. Ja wiem, że to teraz jest muzeum, ale może po zajęciach czy po pracy inaczej, pan tu przychodzi i szuka takiego też wytchnienia, może natchnienia, tego spokoju? Tak, zawsze jestem tu z instrumentem. Zawsze swoim. Z instrumentem. I ten czas, który oczekuję na zwiedzających, właśnie staram się wypełnić grając. Natomiast jeszcze jest ten stary dom, którym się trzeba opiekować. Jest całe obejście, tu jest 70 arów, więc tutaj jest koszenie, tutaj jest pilnowanie domu, przepalanie. Także staram się tutaj właśnie w tej pracowni czasami wyrwać jakiś czas dla siebie. Natomiast rzeczywiście jest tu bardzo sprzyjający klimat. Jest absolutna cisza, tak jak zawsze była. Jest cisza, miejsce z duszą. Tak. I rzeczywiście tak te obrazy i ci starzy nasi przodkowie z tych obrazów patrzą i jest to bardzo ciekawe. Czasami można by wejść w stan ducha tych ludzi, bo jest tu starość. Jest tu młodość, jest tu wesele, jest tu radość, są tu wspomnienia i one też mają taki duży wpływ na nasz nastrój. Czasami nawet za duży, bo się możemy zdekoncentrować. Mhm. A jak mamy do wykonania jakąś pracę, to musimy zostawić wszystko i zrobić to, co trzeba. No miejsce bardzo klimatyczne, moglibyśmy tak pewnie długo jeszcze opowiadać, ale ja myślę, że trzeba tutaj być, trzeba po prostu odwiedzić to miejsce. Wy w związku z jubileuszem też już macie jakieś plany. Proszę nam zdradzić chociaż troszeczkę. Jubileusz stulecia pracowni na pewno chcemy zrobić. W tym roku może to nie będzie tak hucznie ze względu na tą sytuację, którą mamy. No wszyscy się wymawiamy, że mamy takie dość trudne czasy w tej chwili. W związku z tym, co dzieje się wokół nas, ale koniecznie już bym się nastawiał raczej na wrzesień, na początek września. Na pewno będzie koncert, na pewno będzie spotkanie w pracowni, na pewno będzie prelekcja, na pewno będzie nowy wystrój pracowni
więc na pewno będzie ciekawie i myślę, że grono naszych i przyjaciół, i ludzi zainteresowanych no, będzie z nami w tym czasie. A informacje, jak zawsze, będziemy podawać na naszej stronie internetowej i oczywiście zapraszamy wszystkich na wydarzenie właśnie związane z stuleciem pracowym. Tego pięknego miejsca. Ja bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Również dziękuję i zapraszam. I zapraszamy do pracowni, do Istebnej. Moim i państwa gościem był Zbyszek Wałach.